Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej wczorajszego komunikatu, że podobno starosta zablokował budowę ciepłowni geotermalnej w Turku. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Starosta powiatu tureckiego Dariusz Kałużny, wicestarosta powiatu tureckiego Władysław Karski, rzecznik starostwa powiatowego pan Michał Jarek. My pokazujemy twarz, my pokazujemy imię, nazwisko, nie chowamy się za logiem PGKiM, nie chowamy się za logiem miasto Oficjal Turek. Witamy także pana mecenasa Przemysława Jandy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym wyjaśnić właśnie te bezczelne, kłamliwe manipulacje, które wychodzą właśnie, bo tam nie ma nazwisk, tam są tylko loga. Ja dlatego się przedstawiam, pokazuję swoją twarz, my działamy przejrzyście tak, żeby każdy mieszkaniec powiatu tureckiego wiedział, o co chodzi. A o co chodzi? Pozwolę, że sobie to przytoczę. Starosta turecki odmówił wydania pozwolenia na budowę ciepłowni. Mało tego. Starosta turecki od wielu miesięcy zastanawiał się, co zrobić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę ciepłowni. Szanowni Państwo, każdy z Was dostanie pełną wersję decyzji. Nie urywek, tak jak to pasuje logo miasta, ale myślę, że nie było sprzeciwu żadnego od burmistrza Antosika, czyli pewnie stoi za tym burmistrz Antosik. Nie widziałem też żadnego sprzeciwu temu oszczerstwu prezesa wypióra PGKiM, czyli pewnie za tym logiem też stoi pan prezes wypiór. A chcę Państwu powiedzieć tą podobno wielomiesięczną opieszałość. Szanowni Państwo, dostaniecie pełną dokumentację chronologicznie, jak wpływały dokumenty. I tak tylko pozwolę sobie skrótowo Państwu to przedstawić. Wpływ wniosku o pozwolenie na budowę dnia 20 czerwca. Wniosek skierowany do burmistrza miasta Turku. Błędnie wpisano organ, do którego skierowany jest wniosek. Zamiast starosta turecki wpisano burmistrz miasta Turku. Taka. Dwa. Złożono wniosek zmodyfikowany dnia 24 czerwca. We wniosku prawidłowo wpisano organ, do którego skierowany jest wniosek. Zajęło to aż tyle dni. Wezwanie o uzupełnienie opłaty skarbowej z dnia 8 lipca tego roku. Uzupełnienie inwestora 15 lipca. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 15 lipca. Postanowienie o obowiązku uzupełnienia projektu budowlanego dnia 19 lipca 2022 roku. Termin uzupełnienia 30 dni od odbioru. Czyli to są terminy ustawowe. Następne. Przedłużenie terminu na wniosek inwestora. Najpierw do 6 września 2022 roku, potem do 14 września 2022 roku. Uzupełnienie 14 września, uzupełnienia projektu przez pełnomocnika 58 dni. Od uzupełnienia projektu do wysłania zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym wysłany 5 października 2022 roku, czyli od 15 września do 5 października 22 dni. Decyzja z dnia 17 października. Tak się pytam. Kto tu wychodzi na idiotę, tak? Bo jeżeli ktoś mi zarzuca, że wielomiesięczne jakieś zaniedbania i tak dalej, to szanowni Państwo, ja sobie na to nie mogę pozwolić. Mało tego, projekt niezgodny z uchwałą numer 23/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 września 2020 roku. Szanowni Państwo, to jest niedawno. O geotermii nie mówi się od tygodnia, miesiąca, roku czy dwóch, tylko od wielu, wielu lat. To jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą rejon ulic Górniczej i Przemysłowej. Dostosować projekt budowlany do paragrafu 4 ust. 3 punkt 3 wyżej wymienionego planu. I szanowni Państwo, w czym tu jest problem? Problem jest bardzo duży, bo treść planu zagospodarowania przestrzennego
dopuszcza się realizację innych niż elektrownie wiatrowe urządzeń wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW. Jeszcze raz powtórzę, nieprzekraczającej 100 kW w planie z 2020 roku. Moc ciepłowni geotermalnej przewiduje się na 4,3 MW. Ja, szanowni państwo, dlatego rozdam wam chronologicznie, jak to te pisma szły. Już na wstępie sami widzicie, że nawet ktoś się tam pomylił, do jakiego organu ma to wysłać. Dostaniecie, skończę to, bo chwila, tak? Będzie też wydane państwu całe uzasadnienie, nie wycinki. Ja nie bawię się w wycinkach i to, szanowni państwo, to nie po raz pierwszy miasto zarządzane przez Antosika wycina to, co chce. Ja państwu daję, nawet nie podkreślam, w których miejscach jest ta niezgodność, bo to państwo, to mieszkańcy powiatu tureckiego muszą wnioski wyciągnąć. I to mnie niepokoi, bo szanowni państwo, ja wczoraj z panem rzecznikiem późno wieczorem, blisko 20 wróciliśmy z Warszawy. Mieliśmy spotkanie z panem ministrem rozwoju, panem Budą. Mieliśmy spotkanie z panem sekretarzem stanu Ryszardem Bartosikiem. Szukamy dodatkowych jeszcze pieniędzy zewnętrznych. I szanowni państwo, jak mi się zarzuca coś takiego, że nie chcę budowy geotermii, szanowni państwo, to właśnie powiat turecki jest liderem odnawialnych źródeł energii nie tylko w subregionie, tylko w całym kraju, bo to już niezależni eksperci o tym mówią. I szczerze mówiąc, dla mnie to jest niepokojące, jeżeli osoby publiczne dostaje screeny od znajomych. Darek, zobacz, co ten napisał, co ten. No ja patrzę spis radnego Kwiatkowskim chyba jest, że nie udzieliłem na Deveriz, a nie udzieliłem na to i na to. Myślę, że to będzie oddzielna konferencja, bo to są po prostu manipulacja mieszkańcami naszego pięknego miasta. Czy następny radny z ziemi, jak się nazywa, turkowskiej, pan Derucki, czy pan Chrostek, szczerze mówiąc, to już zaczyna się robić nawet nie śmieszne, ale tragiczne. Jak można manipulować mieszkańcami miasta? To jest coś niezrozumiałego dla mnie. Jak można pokazywać skrawek jakiejś decyzji? Bo to mi pasuje. Jak można się kryć za logami? Bo mówię, za logami to kryją się tylko osoby tchórzliwe, ze słabą psychiką, małostkowe. Szanowni państwo, to burmistrz nie przewidział przebudowy, potrzeby powstania ciepłowni geotermalnej i nie zadbał o zmianę planu. Bo to jest wszystko, co tu wyjaśniłem. I to jest, szanowni państwo, moja odpowiedź na te bezczelne manipulacje opinią publiczną. Ja wcześniej nie odzywałem się, ale ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby manipulować, a co najważniejsze, to ja jako organ, wydziały, które mi podlegają, nad którym mam tutaj nadzór, wszystko robią zgodnie z obowiązującymi przepisami i tego się będę trzymał. Jeżeli komuś się to nie podoba, było mnóstwo czasu na pewne zmiany. Ale to wszystko macie pięknie opisane, każdemu dam do przejrzenia. I to jest, chyba że coś tam opuściłem, to mnie proszę uzupełnić, panie starosto czy panie rzeczniku. Ale chyba to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem i ja zawsze będę reagował, jeżeli ktoś bezczelnie będzie manipulował opinią publiczną na terenie powiatu tureckiego. A tym bardziej tak duże inwestycje. Ja przypomnę, że jeszcze raz, to powiat turecki jest liderem odnawialnych źródeł energii i każda inwestycja w odnawialne źródła energii będę traktował priorytetowo. Ale wszystko
zgodne z przepisami prawa zobowiązującymi plany przestrzennego zagospodarowania. Kto ten plan ustanawia w mieście? Pan burmistrz i większość radnych, którą ma pan burmistrz, czyli ziemia turkowska. Dziękuję bardzo. Ma pan dokładnie wszystko to opisane. To jest tak, to chociażby to, co powiedziałem, że w planie przestrzennego zagospodarowania urządzenia są o wielkości 100, żeby mnie nie, tak, 100 kW. Moc natomiast ciepłowni geotermalnej przewiduje się na 4,3 MW. Ja, szanowni państwo, to nie jest jakaś dla mnie nowość, bo ja mam już telefony od przedsiębiorców. Ja widzę, że pan burmistrz nie wspiera to odnawialne źródła energii, bo chociażby przypomnijmy niedawny spór przedsiębiorców o zbyt małą dopuszczalną właśnie moc instalacji fotowoltaicznych, bo plan tego zabrania. No to jeżeli za coś się bierzemy, jeżeli chcemy hołdować tym źródłom energii, no to musimy popatrzeć na plan. I dobra chęć, wola pana burmistrza, większości radnych w mieście, no pozwoli o te zmiany i pozwoli mieszkańcom, przedsiębiorcom na swoich terenach rozwijać tą energię. Tak jak powiedziałem wcześniej, chronologiczne wszystkie wydarzenia, jakie były, i proszę sobie to dopasować do tych bezczelnych, kłamliwych komunikatów. Dokładnie nie wiem przez kogo, ale przez to logo i przez to logo. Ale pod tymi logami wiemy kto. Otóż w planie przedmiotowym, o którym przed chwilą była mowa, jest następujący zapis tego planu. To jest paragraf 4, ustęp 3, punkt 3. Czytam. Dopuszcza się realizację innych niż elektrownie wiatrowe urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW. Energie wszelkie. Ustawa definiuje nam pojęcie energii. Prawo energetyczne wskazuje wyraźnie, że przez energię należy rozumieć energię przetworzoną w dowolnej postaci, w tym jak najbardziej do postaci cieplnej. Więc literalne czytanie tego planu, a tylko w ten sposób powinno podchodzić się do treści planów zagospodarowania przestrzennego, w sposób jednoznaczny wskazuje, że chodzi o każdą energię, w tym energię cieplną. Nie tylko elektryczną, każdą energię, w tym cieplną, o mocy nieprzekraczającej 100 kW. I całe clue tego planu sprowadza się do tego, że gdyby w planie nie było tej liczby 100 kW, tylko byłaby większa, która by na przykład odpowiadała przewidywanej ciepłowni geotermalnej, to by nie było żadnego problemu w wydaniu, zgodnie z obowiązującym prawem, bo plan zagospodarowania przestrzennego to jest akt prawa miejscowego, decyzji pozytywnej, już mówiąc potocznie, czyli zatwierdzającej złożony projekt budowlany. I to jest podstawowy argument uniemożliwiający wydanie tej decyzji w sposób pozytywny. Ale panie mecenasie, dlatego my nie dajemy wam wycinków. Dajemy pełne uzasadnienie z chronologicznym przepływem dokumentów. Panie starosto, co jest prostsze? Zaskarżyć decyzję do organu nadzoru, czy zmienić plan zagospodarowania, wystąpić o ponowną zgodę? Ale to proszę się spytać pana burmistrza. Bo... Ale to pan wydaje tą zgodę, więc jest pytanie zasadne, że to pana kieruje. Ale przepraszam, ja wydaję decyzję zgodną z obowiązującymi przepisami. Ja zakładam, że jest to inwestycja celu publicznego, w związku z tym... A pytanie jeszcze takie, czemu nie przyjęliście wyjaśnień planistów? Ale równie dobrze moglibyśmy przyjąć wyjaśnienia pani Gieni z kwiaciarni na przykład. Szanowni państwo, to są naprawdę bardzo poważne inwestycje.
przed nami również bardzo poważna inwestycja elektrowni gazowej za blisko 2 miliardy złotych. No, myślę, że Państwo mnie słuchali, co ja na początku mówiłem. Ile inwestycji jest na terenie powiatu tureckiego związanych z OZE i nigdzie nie mieliśmy takich problemów. Ja niezwłocznie wydam decyzję pozytywną, jeżeli każdy złożony wniosek, kogokolwiek, każdego inwestora, on może być, nie wiem, z końca świata, będzie zgodny z przepisami prawa. No co ja mogę więcej powiedzieć? Ja nie będę łamał prawa, żeby, nie wiem, być może musiał robić za miesiąc czy za pół roku konferencję, bo mnie zarzucicie, no panie, coś pan zrobił, pan złamał prawo. Pana powinni odwołać. No nie, no słuchajcie, do tej pory tak działam i działać będę. Czy się to komuś podoba, czy nie? A najbardziej, mówię, dla mnie jest śmieszne, że osoby publiczne, to co wymieniłem wcześniej, ci radni, Boże, no posługują się kłamstwem, oszukują mieszkańców, oszukują swoich wyborców. To osoby nigdy nie powinny pełnić funkcji publicznej. Ale to niech mieszkańcy ocenią.